By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Dzień dobry! Słuchajcie, przychodzę dzisiaj z porównywaczem. Mam tutaj znowu od mojej miłej pani dostałam próbki balsamów do ciała typowo na solarium, ale zwyczajnym też się można nim smarować. Porównuję je z takimi małymi objętościami, ponieważ warto też mieć na względzie, czy się nadaje taka mała ilość dla nas i czy warto kupić dużą. Bo tak jak widzicie, mała ilość kosztuje od 4 z kawałkiem do tam 7-8 zł. No a taka w buteleczce, no to już naprawdę dużo, dużo. No i niekoniecznie się u nas sprawdzi. Słuchajcie, to się nazywa Gold Elegance. Słuchajcie, kolor miał pistacjowy. Piękny zapach damskich, francuskich perfum. Żadnej chemii. Nic, co uderza w nozdrza. Jest tak delikatny przy rozprowadzaniu. Jest go bardzo dużo, bo jest go tu. O, jest 10 ml, myślałam, że 15. Wystarczył na całe moje ciało. Przepraszam. Także polecam Wam z czystym sumieniem. Nie wiem, jak przy dwukrotnym korzystaniu, czy nie wysusza skóry. Przy jednym nie. Także polecam dla samego zapachu. Naprawdę piękny zapach perfum. Dziękuję za uwagę. Pa, pa. I drugi balsam do ciała, typowo na solarium, ale oczywiście można się nim smarować normalnie. Słuchajcie, tu jest 20 razy bronzer. On miał taki lekko beżowy, trochę ciemniejszy niż piaskowy kolor, ale żeby on miał bardzo dużo tego bronzera w sobie, no to ja nie wiem. Ja bardziej jestem bardzo wyczulona na bronzery, bo już Wam opowiadałam historię a propos samoopalacza, więc jestem wyczulona. Tu jest 13 ml, naprawdę było go bardzo sporo, więc mogłam go naprawdę przetestować na sobie. Nie robi zacieków, nie klei się. Czy ładnie pachnie? Nie pachnie niczym, prócz takiego delikatnego, chemicznego zapachu kosmetycznego, może tak. Bardziej kosmetyczny niż chemiczny. No i co? Bardzo dobrze się rozprowadza. Lekko taki płynny, nie był taki szorstki, tępy, tylko taki delikatnie płynny. Czy bym go kupiła w dużym opakowaniu? Nie wiem, bo jeżeli ma dużo bronzera, na taką ilość się sprawdził, ale na jakimś kondensowanym, nie wiem, te butle mają tam, nie wiem, po pół litra czy po więcej, więc nie wiem, czy on nie byłby w większych pojemnościach bardzo znaczny ten bronzer, więc chyba nie. No i zapach mi nie odpowiadał, bo był taki, mówię, kosmetyczny, więc też w większej ilości mógłby pachnieć nieładnie. Do solarium i na takie małe próbki sprawdzenie na sobie, czy się nadaje, zdecydowanie na tak. Cieplutko Was pozdrawiam, całuję mocno, pa, pa.